Antoni Macierewicz od 11 lat bada przyczyny katastrofy smoleńskiej. Podkomisja smoleńska działa już ponad 5 lat. Od tego czasu wciąż czekamy na raport komisji. Nie doczekaliśmy się na publikację raportu ani w 10. rocznicę katastrofy, ani w 11. Okazuje się, że Antoni Macierewicz zaprezentował raport w Polanicy Zdroju, na przystanku Niepodległość. Na stronie podkomisji nie jest on opublikowany, a najnowszy wpis jest z 10 maja. Czy PiS chce wyciszyć Macierewicza i sprawę katastrofy smoleńskiej? Dlaczego po 11 latach wciąż nie wyjaśniono tamtych tragicznych zdarzeń z 10 kwietnia 2010 roku? O tym już więcej za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Witam. Witam, dzień dobry. Czekaliśmy 11 lat, długie to były lata. W końcu gdzieś podobno raport został przedstawiony w Polanicy Zdroju. Myślałem, że może będzie gdzieś w Sejmie, nie wiem, w Telewizji Polskiej, a tu gdzieś na jakimś tam 6. przystanku Niepodległość, chyba w Polanicy Zdroju. Pan Macierewicz stwierdził, że on już raport przedstawił, zaprezentował, na stronie nie ma. Na stronie nie ma, nigdzie nie ma. Tak naprawdę w Polanicy też nie cały raport oczywiście przedstawiono, no ale jakieś tam fragmenty pan Macierewicz przedstawiał. Zobaczmy teraz reportaż, jak to przez te długie 11 lat wyglądała sprawa z komisjami, z podkomisjami badającymi katastrofę smoleńską. Antoni Macierewicz niespodziewanie poinformował o przedstawieniu raportu końcowego Komisji Smoleńskiej. W miniony weekend wspaniale było uczestniczyć w 6. przystanku Niepodległość w Polanicy Zdroju. W ramach prelekcji pod tytułem Prawda o Smoleńsku polską racją stanu dokonałem prezentacji raportu podkomisji. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to ważne spotkanie, napisał przewodniczący podkomisji na Twitterze. Jak informował portal wpolityce.pl, podkomisja przyjęła ostateczny raport 10 sierpnia, ale nie został opublikowany, gdyż termin przekazania do wiadomości publicznej przewodniczący podkomisji miał zarezerwować dla siebie. Publikację raportu przekładano wielokrotnie, miał się ukazać już w kwietniu 2018 roku, jednak zaprezentowano wtedy jedynie raport techniczny. Potem mówiono o 10. rocznicy katastrofy. Tego terminu też nie dotrzymano, zasłaniając się pandemią. Później Antoni Macierewicz obiecywał, że raport ukaże się przed końcem 2020 roku. Tak się nie stało. W 11. rocznicę katastrofy 10 kwietnia 2021 roku wyemitowano film z raportu końcowego, z którego wynika, że przyczynami katastrofy były ładunki wybuchowe. Ciągle nie przedstawiono samego raportu. Gdy skończy się wreszcie blokada koronawirusa, komisja będzie mogła się spotkać, a raport zostanie opublikowany, mówił Antoni Macierewicz w telewizji Trwam. W końcu komisja przyjęła 300-stronicowy raport 10 sierpnia, jednak na oficjalnej stronie internetowej podkomisji nie zamieszczono ani informacji o przyjęciu raportu, ani samego dokumentu. Jak powiedział w Polanicy Antoni Macierewicz, raport zostanie opublikowany po zapoznaniu się z nim rodzin ofiar katastrofy. Raport zostanie opublikowany po zapoznaniu się przez rodziny. To nie wiem, ale w Polanicy też te rodziny jakoś były. Pokazałeś 10-11 lat, no 10. rocznica, 11. No to już... Dawno ta sprawa podkomisja stała smoleńska przez pana. Już od kilku lat działa praktycznie. Od 16 roku została powołana. Z przewodnictwem Antoniego Macierewicza. Obiecywał już w 2018 roku na 10 kwietnia raport. No potem się okazało, że to raport techniczny. Tak, te 50 stron. Ten ma ponoć ponad 300.
Potem tak coraz to nowe były obietnice, że wtedy na następną rocznicę, to teraz to się nagle koronawirus jakoś przeszkodził w tym, nie wiadomo znowu rok dlaczego. Minął z hakiem, półtora prawie. Potem w końcu ten film pokazali, chociaż już zdaje się mieli go nie pokazywać przecież. Był wcześniej pokazywany jeszcze ładnych parę miesięcy wcześniej ten sam, czy prawie ten sam film posłom z Komisji Obrony Narodowej, czy Telewizja Republika miała bardzo podobny film na swoich stronach. No tutaj teraz tak tę ostatnią rocznicę pokazała Telewizja Polska i też Telewizja Republika. Mówisz o filmie Stan zagrożenia Wystankiewicz, tak? Nie, mówię jeszcze o filmie z raportu, okay. Czyli w 2020 roku. No ale ponoć jakoś ten koronawirus tak bardzo przeszkodził. Nie mogli eksperci się zebrać, bo była blokada koronawirusa i nie wiem, podpisać, czy to szkoły czy coś podstawowe to mogły spotykać się online, a eksperci nie mogli. Tak? Eksperci nie mogli jakoś sobie poradzić z przesłaniem podpisu. No ludzie podpisują dokumenty jakoś tak zdalnie i sobie radzą, czy sobie, nie wiem, poczta też działa, można różne rzeczy podpisać, tutaj jakoś nie było. Teraz 10 sierpnia, ale też jakoś tak w tajemnicy, nikomu nic nie mówiąc, gdzieś portal W Polityce po iluś dniach dotarł do informacji, że już podpisany jest ten raport. Ponoć wcale wszyscy członkowie podkomisji nie byli tam, nie wiedzieli nawet o tym. Takie też informacje są w mediach, więc może nie byli potrzebni. No ale publikacji dalej nie ma. No i teraz nagle pan Antoni Macierewicz napisał na Twitterze, że zaprezentował ten raport. No jak się obejrzy to nagranie, no to tam oczywiście nie ma wszystkich stron raportu, no ale pokazuje jakieś tam pliki w Wordzie tam i zdjęcia faktycznie inne niż w raporcie technicznym, więc domyślam się, rozumiem, że to z tego już raportu końcowego. Chociaż tam Word wyświetlany na ekranie, że to tylko 40-stronicowy plik, no ale może to jest podzielone na więcej. Ja wszedłem na tą stronę oficjalną tej podkomisji, kliknąłem zakładkę aktualności i ostatni plik, wpis był z 10 maja, także nie wiem, czy od tamtej pory oni są na wczasach, czy jak urlopują. Informacji o tym, że główną pracę zakończyli i podpisali ten raport, nie ma na stronie. Pokażmy Państwu teraz fragment wystąpienia Antoniego Macierewicza z tego z Polanicy Zdroju, kiedy ten raport ujrzy światło dzienne. Kiedy będzie upubliczniony pełny i wiarygodny raport i czy będą upublicznione wszystkie załączniki stanowiące fundament wiarygodności? Raport liczy 308 stron. Załączniki liczą blisko 5000 stron. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś uważa, że bez publikacji załączników nie można opublikować raportu, ja to rozumiem. Ja to rozumiem. A wprawdzie na szczęście sądy międzynarodowe tak nie uważają, ale jeżeli pani tak uważa, to pani jest tutaj najważniejsza, oczywiście. Raport jest gotowy, raport może zostać opublikowany. Oczywiście najpierw muszą się z nim zapoznać rodziny, to jest jasne. Myślę, że co do tego nie ma wątpliwości, prawda? Ale tak, potem może zostać opublikowany. Jeżeli zaś, a była w tej sprawie dyskusja bardzo silna i nie ma w tej sprawie jasności. Ja jako przewodniczący uważam, że raport powinien być opublikowany jak najszybciej. Jak najszybciej. A nie czekając na to, aż zostanie dokonana pełna korekta edytorska blisko 5000 stron. Bo to będzie po prostu długo trwało. Ale jeżeli będzie stanowisko takie, że musimy czekać na wszystkie załączniki, no to oczywiście na to poczekamy, tylko wtedy będzie to trwało dłużej. Powtarzam jeszcze raz, na szczęście jest tak, że ustawa mówi, że o tych sprawach, czyli o przekazaniu informacji opinii publicznej na temat pracy komisji decyduje przewodniczący, ale oczywiście będę brał pod uwagę wszystkie wątpliwości, także te. Raport może być publikowany natychmiast po zapoznaniu. Ma być jak najszybciej, natychmiast, tam podaję takie słowa. Jak zwykle zresztą przez te 11 lat słyszeliśmy już tuż, pamiętam kiedyś Jarosław Kaczyński gdzieś tam na jakiejś miesięcznicy też obiecywał, że to już zaraz, już są blisko, poczekajcie już i tak dalej. No, Polanicy Zdroju coś tam powiedział, my dalej nic nie wiemy. No popatrzcie,
10 sierpnia został podpisany. On to mówi chyba 3 czy 4 września. Miesiąc mija prawie. Nie zdążył rodzinom przekazać tego raportu, żeby już nam dać przez miesiąc? Jak najszybciej chce to zrobić. Tak. No to... No nie wierzę niestety w tym momencie w te zapewnienia. No wygląda na to, że to nie o to chodzi, żeby skończyć, tylko żeby to tak cały czas trwało i jakoś uspokajać. No ale mówi, że 11 lat to nie jest długo. Zobaczmy ten fragment, jak mówi, że 11 lat raport na taki raport to wcale nie jest długi okres. Ten argument, który tutaj był powiedziany, jest stosowany ostatnio bardzo często. 11 lat minęło. Jak długo możemy czekać? 11 lat. Tak strasznie długo. Jak to możliwe? Tyle lat. Zbrodnia smoleńska została dokonana w 1940 roku. Jak państwo wiecie, do dzisiaj Rosjanie nie przekazali wszystkich materiałów. Ba, do dzisiaj nie ma wyroku. Do dzisiaj nie ma kary. Ci, którzy szermują argumentem takim, szermują go jakby wobec tych, którzy nie mają świadomości, kim są Rosjanie i jakie są działania rosyjskie w tej sprawie i jak nieprawdopodobnie wielkiej pracy było potrzeba i jakie nieprawdopodobne trudności były, żeby można było zbadać dramat smoleński. 11 lat to jest 5 lat kłamstwa smoleńskiego, a nie 11 lat badania katastrofy smoleńskiej. No 11 lat to jest, mówi 5 lat kłamstwa, czyli rozumiem te rządy Platformy, 6 już PiSu, to już jakoś o tym nie wspomniał. No odwołuje się do zbrodni smoleńskiej, no ale nie wiem, no czy rząd PiSu, władza PiSu będzie porównywana teraz do 45 lat komunizmu. To takie to warunki tam są, nie wiem, w wolnej Polsce. No, tak by wychodziło, że to teraz tak PiS, tak jak komuna, no poniekąd tam wielu aspektach, jak najbardziej. No ale że sam pan Antoni Macierewicz tak powie, no to nie myślałem. Nie, to naprawdę skandaliczne. Ja mówię, pan Antoni Macierewicz bardzo stracił wiarygodność w ostatnich latach. Na początku, owszem, zajmował się jako jeden z niewielu bardzo aktywnie właśnie badaniem, czy wyrażał chęć dotarcia do prawdy w kwestii katastrofy smoleńskiej, ale widać, że no nie wiem, czy to było do końca szczere, bo teraz się zachowuje jakby tak tylko jakiś, nie wiem jak to określić, zaklinacz węży, który próbuje ciągle uspokajać albo wszelkie próby do pytania się o jakieś szczegóły ukrócić. No tu prowadząca zadała pytanie, no dość oczywiste, kiedy będzie ten raport i załączniki. No to on odbija, że załączników jest 5000 stron, no jak pani uważa, że trzeba czekać jeszcze dłużej? Pani jest najważniejsza. No to tak i na nią tu zwala winę. Po pierwsze, nie wiem, zeskanowanie, nawet gdyby to było pisane ręcznie, ale zakładam, że było na komputerze, więc dość łatwo byłoby je opublikować, ale nawet jakby były pisane ręcznie, no to tam zeskanowanie 5000 stron, to sam pan Antoni Macierewicz by sobie poradził w dzień albo dwa i mógłby wstawiać do internetu. Czy drukować. Ale on mówi, że musi być korekta. Tak, bo korekta edytorska i tam mówi, że przynajmniej pół roku, czy jakoś tak. Także trwał to trwał. Jakieś w ogóle absurdalne argumenty, kiedy no ile to już trwa, no mówię, pierwsza informacja o tym, że będzie publikacja była na 2018 rok zapowiedziana. No to, no nie wiem, jakoś na bieżąco też korektę można robić. Zresztą przecież no, pyta się ktoś, kiedy będzie ten raport i załączniki, no to można, no raport będzie jutro, a załączniki sukcesywnie będziemy dokładać. No widać, że on jest rzeczywiście... Widać, że nie chodzi o rozwiązanie problemu. Widać, że też tak agresją trochę reaguje na te pytania. Widać, że on już wie, jak oni zawalili tą sprawę, bo zarówno do tego pierwszego pytania, jak i drugiego, no to widać, że on jest nieprzyjemny taki do tych pytających, tak, że zły, że w ogóle takie pytania padają. Pani Ewa Stankiewicz na Twitterze się odnosi, jak rozumiem, chyba do tego nagrania, czy do fragmentu. Na przykład, jakiś pan wyraził opinię, że minister Macierewicz tylko mówi, którą my też już teraz w zasadzie wyrażamy. Został nazwany sprzymierzeńcem Tuska. Potem ktoś z sali zaczął o coś pytać. Został nazwany sprzymierzeńcem Putina.
czy to kompetentna odpowiedź na uzasadnione pytania. Także widać, że no, pan Macierewicz zdecydowanie nie spełnił nadziei w nim pokładanych w tej sprawie. No a teraz naprawdę zachowuje się, jakby sam próbował odwlekać i ukrywać. Przykre jest to też, no, widać tu dużą demagogię taką i manipulację, bo odwołuje się do zbrodni smoleńskiej, tak jak mówiliśmy, popełnionej podczas II wojny światowej, gdzie front chodził w jedną, w drugą stronę. Potem Polska nie była niepodległa przez kilkadziesiąt lat. Tak samo przecież w Rosji upadał ten związek. No już coś tam wiemy o Smoleńsku już teraz jednak. A na przykład nie wspomnij o tej zestrzeleniu samolotu holenderskiego, tam chyba indonezyjskich linii. Wszystko już wiadomo, tak? Już nawet wiadomo było już wiele lat temu numery rejestracyjne tej wyrzutni, zdjęcia były. Były zdjęcia tych ludzi, tych separatystów, którzy odpalili. To, tak. To samo przecież spadł samolot ukraiński chyba w Iranie, nie? Ile to było? Rok temu, tak? Po kilku dniach okazało, nawet po jednym dniu chyba już Iran się przyznał, bo najpierw tam było, że to te amerykańskie, oni oskarżali, że amerykański chyba nalot rakietowy, że go trafił. Po jednym dniu już było, że to jednak Irańczycy rzeczywiście się przyznali i już było to wiadome, czyli można jakoś. Holendrzy przecież ten wrak tego samolotu to mieli, nie wiem, po 8 miesiącach, zdaje się, 10, jakoś tak, bardzo tu, szybko. Tu można się bronić, no, że to było nie na terytorium Rosji, tylko na terytorium Ukrainy. No ale to chyba jeszcze gorzej, no bo tam wtedy wojna była akurat, nie? No to tam przecież tam były działania zbrojne. Ukraińcy tu współpracowali z Holendrami, ale przecież pytanie nie było o to, kiedy dostaniemy wrak, czy kiedy wszystkie dowody się znajdą, czy kiedy będzie rozstrzygnięcie w sądzie, czy coś takiego, tylko kiedy będzie raport, który jest gotowy. Jest gotowy od dawna. Ale ma 5000 stron. Nie, to nie trzeba go wyciągać Putinowi gdzieś z podłóżka, tak. Tylko leży i ma go pan Macierewicz i cała komisja. I jak sam powiedział, on decyduje, kiedy będzie opublikowany. Tu też taka smutna refleksja mi przychodzi z tymi raportami, że to jest taka metoda okłamywania, taki haczyk, żeby tych ludzi, którzy chcą prawdy, jakoś tak zwodzić, nie? Bo zauważ, że w sprawie reparacji wojennych, co, na co czekamy? Na raport. Pan Mularczyk przecież był naszym gościem, no i też czekamy na raport. Już jest prawie też gotowy, mówił, właściwie już jest gotowy, ale czekamy na jakieś tam odpowiednie rzeczy. Czyli oni mówią, że robimy raport, no to wszyscy ci pisowcy mówią, dobra, no to poczekamy, zróbcie ten raport i wtedy jak ruszymy z raportem, to będzie po prostu siwy dym. No, ten już 11 lat ten raport publikował, tak? No, czy tam 6 tej... Że, no, od 8, liczmy od 18 nawet. To nawet już, od 16 już, powiedzmy, no bo ten PiS przecież ma wtedy pełnię władzy. No, mamy ten raport, no i co teraz? Opublikował w tej palenicy zdroju i co będzie jakieś, nie wiem, Putin teraz schowa się, nie wiem, w bunkrze po tym, jak Macierewicz opublikował ten raport w palenicy zdroju. Jakie to ma znaczenie w ogóle? Macierewicz wspomniał, że złożył zawiadomienie o zdradzie dyplomatycznej Donalda Tuska i że tu są mocne dowody. No a że teraz w tym raporcie to w ogóle są jeszcze mocniejsze dowody na to wszystko, no to nie wiem, rozumiem, że teraz jakoś przerzuca chyba odpowiedzialność na Zbigniewa Ziobrę, bo tu prokuratura, że nie, może nie zadziałała dobrze, czy coś. Czy no, Tusk tak będzie najwinniejszy, odbijać. Nie wiem, a o Rosjanach jakoś cicho szana na razie, tak? Nic nie mówił. No mówił dużo, bo bardzo długo mówił, zanim przeszedł do prezentowania tych dokumentów, to mówił z godzinę czy więcej, tak bardzo, bardzo pięknie. Ogólnie i no, może i pięknie, ale to pięknie to by było pewnie parę lat temu, no a teraz to ludzie już jak chcieli prawdy, no to chcieli zobaczyć te konkrety. A to zobacz, że już ci jego przecież na jakimś tam 6. Przystanku Niepodległość w Palenicy Zdroju, no to nie sądzę, żeby byli jacyś ludzie nieprzychylni panu Macierewiczowi, to taki jest raczej no rdzeń, beton taki, pisowski, tak. A nawet tam już ci ludzie są wnerwieni na to, ile to trwa. No, pani Stankiewicz, no to już od bardzo dawna wyraża swoje oburzenie, no i słusznie, i domaga się już konkretnych działań, no ale no widać, że przeciągnięto to tak, że już mało kogo to tak naprawdę interesuje, bo po tylu latach... No, to już pokolenie minęło, już teraz pokolenie dorosłe. Przeszło. Ci nawet, co się interesowali, to już, no, już mają dość, no bo nic się nie dzieje, nic się nie da. Ileż można o tym mówić? Nic nie wiadomo. Niby także, no, nawet ci bardzo zaangażowani
PiS-owcy, no już myślę, że stracili tu zapał do tego. No zostało niewiele osób, które się tym tak jakoś naprawdę poważnie jeszcze zajmują i o tym przypominają. Zresztą widać, że nawet te informacje o tym podpisaniu nie odbiła się jakoś echem. Ten portal w Polityce to podał, taką króciutką gdzieś informację przemknęła. Tam nie bardzo nagłośniona, no teraz się nagłaśnia inne sprawy, Polski Ład, czy no teraz sprawy oczywiście na granicy z Białorusią, no oczywiście też ważne, ale no można powiedzieć, że powiązane, no bo jeśli tu zamach był rosyjski, a teraz jest atak też rosyjski, no to jak najbardziej można te sprawy wiązać. No, najgorsze jest w to, tym powiedziałeś, że już ludzie są zniechęceni. Tych okazji, które można było poruszyć, żeby, no bo umówmy się, żeby osiągnąć sukces w takiej sprawie, czyli czegoś się dowiedzieć prawdy, być może osądzić jakichś winnych, no to musi być współpraca międzynarodowa i presja na Rosję, no bo sama Polska to sobie może żądać wszystkiego. No ale żeby tych chociaż żądała. Było, no tak, ale tych okazji, żeby zainteresować opinię publiczną, międzynarodową, właśnie Smoleńskiem, było w ostatnich latach mnóstwo, tak, gdzie Rosja zajęła Krym, otruła Skripala, potem jeszcze teraz otruła, jako się nazywał ten najnowsze otrucie rok temu, w zeszłym roku, co w Niemczech ten człowiek wyzdrowiał, co teraz znowu jest w Rosji, wypadł nam, no ale w każdym razie tych sytuacji było wiele, oni ciągle czekają, no i teraz gdzieś tam na przystanku Niepodległość Macierewicz w końcu chyba tą dziejową okazję zwęszył O Nawalnym, tak, dokładnie. Także tych okazji było mnóstwo. Powiedziałeś o Ewie Stankiewicz. No nawet teraz jest okazja, mówię, jest napięcie na granicy Unii Europejskiej. No cała Europa się też niepokoi jednak. Niepokoi tym, że tu Rosjanie z Białorusinami wysyłają migrantów, manewry i tak dalej. Też można przypominać. No, widać, że ewidentnie widać, że Jarosławowi Kaczyńskiemu z jakiegoś powodu nie zależy na nagłaśnianiu już tej sprawy, poza swoim tam elektoratem takim najwierniejszym, który się jeszcze tym interesuje, ale ani na forum międzynarodowym, ani nawet na forum polskim. No bo, no mówię, tej informacji nie nagłośniono, że już jest raport, już tu, no nikt... No nagłośniono w ogóle teraz też, zdroju, no. Antoni Macierewicz wrzucił tego tweeta parę dni po tej konferencji, inni politycy PiSu nic nie mówią. No, jest teraz posiedzenie Sejmu. Też, no. Ja napisałem na Twitterze, no dobrze, że nie w Pcimiu Dolnym albo w jakimś Wąchocku no, ogłosił, no bo to tak jak powiedziałeś... Mogło być głośniej, bo tam by może coś obajtek. Tak jak powiedziałeś, no, nawet na arenie polskiej to nie jest nagłośnione. Oddajmy teraz głos Ewie Stankiewicz. Myśmy Państwu już kiedyś prezentowali ten fragment zarzutów jej właśnie do Macierewicza. O co ona ma pretensje do byłego ministra Antoniego Macierewicza? Na czele badania podkomisji stoi pozbawiony kompetencji i umiejętności organizacyjnych amator, który od roku zwodzi w kwestii dostarczania państwu polskiemu raportu końcowego, który stanowiłby skuteczne narzędzie do naprawy bezpieczeństwa państwa i domagania się sprawiedliwości. W podkomisji nie przeprowadzono wielu koniecznych badań. Raportu końcowego brak. Po 5 latach, odkąd Antoni Macierewicz otrzymał wszystkie narzędzia do rąk, by sprawnie przeprowadzić badanie i napisać raport. Jak chcecie zagwarantować Polsce elementarny poziom prac, skoro przewodniczący podkomisji nie ma żadnych kompetencji w kwestii badania? Jak można poważnie traktować kogoś, kto kluczy w podstawowych sprawach i mija się z prawdą? Dlaczego polityk stoi w czele specjalistycznego badania? Panie prezydencie, panie premierze, panie prezesie. Przed śmiercią prezes Janusz Kortyka ostrzegał: demontaż państwa już się skończył. Teraz zaczną znikać ludzie. Czy w kwestii bezpieczeństwa zmontowaliście państwo w stopniu wystarczającym, żeby zabezpieczyć nas w przyszłości? Brakuje skuteczności.
od 6 lat państwo polskie nie jest w stanie wyegzekwować porządnego badania i śledztwa. Kto zabił polskiego prezydenta w Rosji? Każdy dzień działa tu na niekorzyść Polski, a na korzyść sprawców. Jako Solidarni 2010, po 6 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, żądamy konkretów i skuteczności, a nie amatorszczyzny i współsprawstwa. Żądamy konkretów i skuteczności. Kiedy zostaną postawione przed sądem osoby odpowiedzialne za zabicie prezydenta i 95 reprezentantów państwa polskiego? Kiedy zostanie przekazany Polsce profesjonalny raport końcowy? Holandia miała 4 raporty skończone po 15 miesiącach. 4 raporty, 4 badania u ichniejszej komisji. Dzisiaj mija 5 rok. Chcę państwu zwrócić uwagę, że to jest właściwe przeprowadzenie badań i sporządzenie profesjonalnego raportu, to jest dopiero pierwszy krok w działaniach, które powinno podjąć państwo polskie. Kiedy to ma się wydarzyć? Pod koniec kadencji tego rządu? O to chodzi. Żądamy zapewnienia profesjonalnego poziomu prac i narzucenia terminu ich zakończenia, a także transparentności w rozliczeniu z zakontraktowanej pracy. Jaką przewidujecie odpowiedzialność za spartaczenie najważniejszego śledztwa w powojennej Polsce? Nie potrzebujemy teatrów medialnych. Żądamy skuteczności. Po 11 latach od zabicia tych ludzi mamy do tego prawo. Państwo polskie porzuciło w błocie swoich najlepszych obywateli i wciąż ich w tym błocie trzyma, a nas razem z nimi. 6 lat mija, odkąd nie wykonujecie swoich elementarnych powinności. To zbrodnia zaniechania. Powtarzam, każdy dzień działa na korzyść sprawców, a na niekorzyść Polski. Możliwe, że okienko czasu, w którym dostaliśmy szansę na odbudowę bezpieczeństwa, zacznie się domykać. 6 lat to kompromitacja, a także zgoda na stan rozkładu bezpieczeństwa państwa. Nie słowa, a czyny się liczą. Żądamy skutecznych działań na poziomie, który pozwoli państwu polskiemu umocnić się w bezpieczeństwie i suwerenności. Solidarni 2010. Dziękuję bardzo. To był fragment wystąpienia pani Stankiewicz już przed kilku miesięcy, ale zbrodnia zaniechania, 6 lat, Holandia, 4 raporty po 15 miesiącach. To są fakty takie dla tego rządu druzgocące. No a tak jak powiedziałeś, pan Macierewicz teraz pewnie by nas wyzwał od sojuszników Tuska, czy tam, nie wiem, Putina może nawet. Pan Macierewicz powinien to sobie puszczać co rano i może wtedy zmotywował się troszkę jednak, żeby faktycznie robić rzeczy jak najszybciej, tak jak deklaruje. No mówi, że to wielka praca, że to bardzo trudne. No oczywiście wiemy, że nawet to, co jest, to nieskończone, no bo jeszcze dużo można by badać, szczególnie gdyby mieć dostęp ciągły do dowodów, które przetrzymuje Rosja. No ale raport, mówię, gotowy jest już od dawna, a nie publikowany. 11 lat czekamy na ten raport. Podobno w Palenicy Zdroju gdzieś tam coś prezentował pan minister, ale tak jak pani powiedziała, pani Ewa Stankiewicz, Holandia 4 raporty po 15 miesiącach. Spuścimy już teraz niestety zasłonę milczenia na pana Macierewicza, bo tu nic nowego nie powiemy, bo dalej tego raportu nie ma. Dalej go nie opublikowali. Czekamy teraz nie wiadomo na co, na te 5000 stron. Zobaczymy, jest to no niestety smutny obraz państwa polskiego, bo tutaj to nie chodzi o to, że tam zginęli głównie ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież nie tylko to byli także przedstawiciele opozycji, ale tam zginęli Polacy, polski prezydent, a my po 11 latach dalej nic nie wiemy. Wiemy jakieś tam twierdzenia pana Macierewicza, być może prawdziwe, być może nie, no ale żadnej odpowiedzialności nikt nie został pociągnięty. Oficjalnie czekamy, aż zapoznają się z raportem rodziny ofiar. Nie wiem, czy wystarczy, że go dostaną, czy będziemy czekać na potwierdzenie, że każdy z nich przeczytał. Też może 5000 stron to można czytać. No te 300 stron przynajmniej, bo tu pan Macierewicz chce
twierdzi, że chce opublikować jak najszybciej te 300 stron. Natomiast może stwierdzić, że no tu głos ludu, narodu jest, żeby wszystko opublikować naraz i poczekać jeszcze. I może tak zrobi. No nie zdziwiłbym się. No czyli jeszcze poczekamy, bo jeszcze nie minęło wystarczająco dużo czasu. Jeszcze nie ma wyborów. Myślę, że to też jest kluczowa sprawa, tak jak pani Ewa Stankiewicz zresztą o tym też mówi, że co jeszcze kolejna, koniec na koniec kadencji. Tak samo mówiliśmy o raporcie w sprawie zbrodni niemieckich, w sprawie reparacji. Też dziwnym trafem zawsze ten temat jest poruszany, jak wybory się zbliżają. Tak samo był audyt poprzednich rządów, no i jest gdzieś ten audyt i co? I nic się nie stało z tym. No, dokładnie. Sejm wprowadza stan wyjątkowy. Wczoraj, znaczy zatwierdza stan wyjątkowy, prezydent go ogłosił w czwartek czy w piątek w zeszłym tygodniu pod koniec. No i wczoraj Sejm się zebrał. Było głosowanie w sprawie odrzucenia, nie przeszło, czyli Sejm przyjął stan wyjątkowy. Przeciwko odwołaniu, czyli za stanem wyjątkowym głosowało 225 posłów PiS, 8 posłów Konfederacji, 6 Porozumienia, 3 z Kukiz 15, 3 z Koła Polskie Sprawy, 2 niezrzeszonych. O dziwo tutaj przeciw, czyli za odwołaniem stanu wyjątkowego głosował poseł Dobromir Sośnierz, sam jeden, przeciwko całej Konfederacji, bo cała Konfederacja była za tym, żeby stan wyjątkowy był. Rozmawiałem dzisiaj z posłem Sośnierzem. Myślę, że uda nam się z nim nagrać dla Państwa wypowiedź jeszcze w tym tygodniu. Stan wchodzi... Rozumiem, że on tak jako wolnościowiec, żeby nie ograniczać no, ludziom być może, swobody myślę, działania. Też myślę, tak, że tak motywował, ale tak sobie myślę, no w sprawie Lex TVN dużo bardziej oczywistej to się wstrzymał. A tu w sprawie stanu wyjątkowego na granicy, no gdzie tych zagrożeń do końca nie wiemy, co tamten Łukaszenko jeszcze ma w planach. I on nie wie przecież, Sejm nie wie, no można się domyślać, no to tu jest ostro przeciw. To takie trochę słabe, szczególnie, że tak zawsze po tych lewakach jedzie, a tu głosował razem właśnie z lewakami. No, tu też, czy PiS to prawaki, no, to też tak. No, także to no, może przeciwko swoim kolegom z Konfederacji, którzy też te poglądy mają różne, ale no nie wiem, myślę, że pan Dobromir Sośnierz po prostu jakoś nie usłyszał dobrego może uzasadnienia, żeby aż takie środki wprowadzać. No i tu jakoś to trochę rozumiem, że w tych wypowiedziach, to są za duże środki wypowiedziach na to rządu mógł tak? nie usłyszeć uzasadnienia dla no, ograniczenia na przykład tam swobody poruszania informacji się publicznej na przykład pasie, a szczególnie właśnie informacji publicznej, która no, tutaj już w ogóle nie jest jakąś przeszkodą w działaniach. Mhm. Odnośnie stanu wyjątkowego, w ogóle sytuacji na granicy, słyszymy też coraz częściej głosy opozycyjne, że opozycja strzeliła sobie bramkę, no nie powiem do własnej bramki, bo to było, strzeliła sobie bramkę, no tak jak prawie reprezentacja Polski, San Marino. No i tak. No. Ja nie wiem, czy oni, może nasza reprezentacja taka jest uczynna i tak daje temu tak San Marino, chciała. Bo już to jakiś czas temu też pierwszą bramkę tam od 5 lat San Marino strzeliło Polsce, no. Teraz znowu. No tak, dobrzy ludzie, tak może tak powiedzieć. Tak. Oni tam strzelają mniej więcej jedną bramkę raz do roku, to tak już jest dobrze, nie? Jak San Marino strzeli, no to akurat w Polsce. Zobaczymy, co będzie jutro z Anglią. Wracamy do tej opozycji, no bo pamiętamy, zaraz na samym początku Donald Tusk dał taki wpis, mniej więcej parafrazując, że no, nie można tych imigrantów przyjmować, nielegalnych, ale PiS przyjął najwięcej imigrantów tam już tam nie wiem, jaki od iluś tam czasu. Po prostu. Tam szczególnie pamiętacie Państwo, my w naszej ulotce mówiliśmy chyba o roku 2017, że najwięcej w Europie PiS przyjęło imigrantów do Polski zarobkowych. No to był taki głos właśnie w miarę, myślę, rozsądny, czyli pokazujący to zresztą, co myśmy mówili, że trzeba było ten mur zrobić wcześniej, że PiS wcale nie jest taki antymigrancki, tylko tych imigrantów przyjął. Gdyby ta opozycja się zachowała, no to pewnie by zyskała, a po tych cyrkach, tym ściganiu się, po tych siatkach na granicy, no to upadek jej jest duży. I sprawę dostrzegł prezydent Sosnowca, o tym pisał, zdaje się, Onet, Arkadiusz Chęciński. Mówi, w ten sposób chcemy wygrać wybory, robiąc z siebie błaznów, deprecjonując Straż Graniczną i inne służby, które wypełniają swoje obowiązki. Potrzebne są działania, a nie bieg z reklamówką czy wyzwiska wobec ludzi, którzy bronią naszych granic.
potem jeszcze dodał: my mamy uzdrowić Polskę, wyplenić patologię, która szerzy się w obozie władzy, a nie dawać paliwo do wyśmiewania, pokazywania, że jedynym planem jest bezplan i działanie na własną korzyść, dając jednocześnie wzrost notowań partii rządzącej, bo o tym wzroście rzeczywiście się mówi. Terlecki mówi, że teraz chyba 40% będą mieli w wyborach. No ale rzeczywiście te sondaże gdzieś tam dla PiS-u ruszyły, a spadały dosyć mocno. Że pan Brudziński to wręcz tam pokazywał niektórych posłów opozycji jako swoich najlepszych promotorów przyjaciół PiS-u. Tak? No to nie sposób się z nim nie zgodzić, no bo to taki cyrk, który oni wyprawiają, no to rzeczywiście PiS no niestety nie mógł sobie wymarzyć lepszej opozycji. To o tym się mówi od dawna. No pan Chęciński, prezydent Sosnowca, no tu słusznie wskazuje już nawet z takiej pragmatycznej strony, co wyborcy będą jakoś popierać. No tu, ale też wskazuje na te szokujące wypowiedzi na przykład pana Frasyniuka, to o tym już mówiliśmy i nie będę cytował, ale jeszcze napisał pan Chęciński: wypowiedzią wtóruje jeden z posłów, który jak jelonek biegał po przygranicznych polach, a Straż Graniczna musiała go gonić i łapać niczym stowardzi kibiców na meczach piłkarskich. No faktycznie tam robią z siebie pośmiewisko niektórzy, przynajmniej posłowie opozycji, czy część niektórych partii opozycyjnych, o tak powiedzmy, żeby nie wszystkich do jednego worka wrzucać. No tutaj no, widać, że no, te głosy jakiegoś opamiętania się też pojawiają. Faktem jest, że i też PiS to oczywiście jakoś wykorzystuje na swoją korzyść. Platforma jakoś nie bardzo potrafi, nie wiem, nie słuchają tego Donalda Tuska, tak chcieli, żeby wrócił, a tu tak... Ja myślałem, że oni się tak podzielili, że tak część będzie się do tego umiarkowanego elektoratu odwoływać, a część właśnie takimi akcjami do jakiegoś takiego bardziej radykalnego, ale chyba im się to nie zsumowało, tylko raczej odejmuje, na to wygląda. No, zobaczymy, co będzie dalej. Mówię, nie wiem, nie jestem przekonany, że akurat te środki, które są wprowadzone, są niezbędne, przynajmniej nie wszystkie. Tak jak mówię, na Litwie wprowadzono stan wyjątkowy, ale w celu na przykład uproszczenia czy skrócenia pewnych procedur, a o ile wiem, nie ma zakazu na przykład wstępu czy ograniczenia dostępu do informacji. To jest przykre, tam nie jesteśmy jakimiś wielkimi zwolennikami tej opozycji, ale fakt jest taki, tak jak powiedziałeś, że no gdzieś ten głos Tuska zniknął, a na pierwszy plan to jest ten poseł Franek Streszewski, jakoś tak, ta pani poseł Jachira, może tu bez pani. No te osoby jakby nadają prym, zadają trendu głównego działania opozycji. Najgłośniejsi, najbardziej. Tak, a te głosy gdzieś tam jakieś rozsądniejsze, no to gdzieś tam giną. Też mamy o dziwo, bo mówiliśmy o tym poparciu, wzrostu poparcia dla PiS-u. Sondaż IBR-IS wskazuje, IRBIS, tak, że 45% badanych źle ocenia premiera Morawieckiego, 42% dobrze, Dworczyka to tam po 35%, zarówno dobrze, jak i źle. No a potem to już jest, no najlepiej to wychodzi z tego, widzę, Adam Niedzielski, on ma 34% głosów pozytywnych, negatywnie 29%, Kaczyński to ma 31% pozytywnych, 53% negatywnych, Ziobro 29% negatywnie, 48%, znaczy 29% pozytywnie, negatywnie 48%, najlepiej, najgorzej to znaczy wychodzi chyba minister Czarnek, bardzo zasłużony, szczególnie w energetyce jądrowej, 20% dobrze ocenia jego szefostwo, a negatywnie prawie połowa, 49%. No, to są procenty, że ludzie są niezadowoleni, można powiedzieć, z personaliów, ale pytanie, czy i tak nie zagłosują na ten PiS, no bo nie bardzo jest na kogo innego. Gowin na razie jest taki troszeczkę nijaki. No, opozycja, mówimy, trochę się kompromituje, także no, tu nie jest ciekawie, jeśli chodzi o te nadchodzące wybory. Mówiliśmy wcześniej, że PiS nie będzie ich chciał, no ale teraz ta sytuacja się trochę odmieniła i być może PiS będzie chciał wykorzystać teraz to okno jakiegoś większego poparcia dla siebie. No tu ten sondaż a propos ministra Niedzielskiego mnie to zdziwił, że aż tak dużo na plus. Poparcie. Może dlatego, że w sumie nie mówi takich bardzo
mocnych czy kontrowersyjnych jakichś wypowiedzi, jak na przykład minister Czarnek często, ale żeby tam jakieś działania były super, szczególnie, że teraz strajki się szykują, czy już są w służbie zdrowia, czy w systemie opieki zdrowotnej, ratownicy i już tam 1/4 ponoć załóg jest nieobsadzona w całej Polsce. Szykują się jeszcze dalsze, tu od soboty ma być Białe Miasteczko pod Sejmem, także no ci ludzie bezpośrednio przynajmniej związani jakby z ministrem Niedzielskim, no to na pewno nie są zadowoleni z jego działań, to ewidentnie widać. Oby to się nie przyłożyło jakoś, żeby, oby to szybko jakoś rozwiązano te sprawy, bo tutaj no już nawet bez epidemii nasza opieka zdrowotna może przestać działać. Już była sytuacja, że zdaje się helikopter musiał lądować w centrum Warszawy, bo nie tak, było bo karetek. Nie było karetek, tutaj wojsko się teraz już wzywa na pomoc, także no a co do samego głosowania, no to oczywiście no Jarosław Kaczyński ma powiedzmy 53% negatywnych, Przemysław Czarnek podobnie prawie połowę, no ale pozytywnych też tam, czy 1/3 dla Kaczyńskiego, czy 1/5. No a najlepiej oczywiście tutaj wypada, no, w każdym razie bardzo dobrze premier Morawiecki, tam 40 parę do 40 paru, także no, na wybory wystarczy. No, można mieć negatywny elektorat połowę, ale druga połowa wystarczy, tak, bo no, nie, no, przeciw się nie głosuje. Pamiętasz, no, może to jeszcze do tego dojdzie, ale mówiło się o jakiejś jesiennej rekonstrukcji rządu, tam, że Dworczyk... Premier Morawiecki stanowczo zaprzecza, że nic nie będzie, ale jednocześnie mówi, że tu tam niektórzy chcą jakoś gdzieś odchodzić, także... Czy on dalej ale to zawsze im bardziej zapewniali, że nie będzie rekonstrukcji, tym bardziej ona potem była. No i czym bardziej oni zmieniali tych ministrów, tym byli coraz gorsi, także to też wcale nie jest... Nie jest powód do jakiegoś zadowolenia. Czas na wasze głosy. Arek, należy się spodziewać rychło wyborów, skoro ruszyła produkcja kiełbasy? Być może. Tak, ja nie rozumiem, jakiej kiełbasy. No nie, chyba chodzi o właśnie wystąpienie pana Macierewicza. A, że to kiełbasa taka. No może że to jest tak. Kiełbasa. Elżbieta Siwek, czy ten raport Smoleński nie powinien być zaprezentowany prokuratorowi generalnemu? Czy my, zwykli Polacy, mamy zlinczować winowajców? Czy może to właśnie prokurator generalny powinien wszcząć śledztwo? No oczywiście, że powinien. To już dawno. Nie musi czekać na raport. Tam parę śledztw tam jakieś się toczyło, tam były jakieś nawet skazania za zaniedbania urzędników, ale konkretnie w tych zarzutach najważniejszych, no to no nie ma żadnych skazanych, nie ma tu rozpraw, nie ma oskarżeń wobec Rosjan, także no tu pan Ziobro, czy w ogóle prokuratura, nie wiem na co czeka. Piotr Styczeń, same starsze osoby na tym spotkaniu z Antkiem bez rozgłosu, jak wtedy, gdy byli w opozycji? No tak, tak jak mówię, no, że żaden inny poseł, żadne ani politycy, ani media, no, telewizja polska, tak, cicho. Rządowa, nic o tym nie mówi i nie informuje. Także no, Antoni Macierewicz też już jest nie ma wcale być, chyba, czy co nie tam, ma wcale być. ASF? Tak, nie ma wcale być, no niby wiceprezes partii, nie ma być głośno o tym, tylko tak do wąskiego tu jeszcze elektoratu jest to skierowane. Ale gdzieś go tam wysłali do rolników, coś tam było, on im tam coś naobiecywał, po czym zapytano ministra rolnictwa, on powiedział, że on nic nie wie o tych obietnicach, także Macierewicza wysłali, tylko żeby on zaklinał. Co ma Macierewicz obiecywać o rolnictwie? Nawet minister nie bardzo może obiecywać, no widzieliśmy, że nawet minister Czarnek to musi konsultować z prezesem, także no to... Tu tym bardziej. Tomis, 1000 z katastrofy zrobiono mało śmieszny kabaret. Tak, można by się śmiać, gdyby to była jakaś mniej poważna sprawa. No a tutaj, no, nie wiem, można płakać, można się denerwować. Na razie tyle pozostaje. No z tym rządem tego na pewno nie zmienimy, no bo widać, że tu woli żadnej nie ma. Wydawało się, że była, ale tak jak mówisz, co kolejna rekonstrukcja, to się robiło coraz gorzej. To jest gorzej. Przykre to niestety. Na koniec powiemy o tym rycerzu Jana Pawła II. O nim trochę jest głośno.
okazuje się, że został skazany za wykorzystanie dziecka, ale dogadał się z prokuraturą dwukrotnie. Dobry jest. Można. I dopiero za drugim razem, bo tam najpierw chyba miał, w 2009 roku już dostał karę w zawieszeniu za posiadanie pedofilskiej pornografii. Nie, wtedy zdaje się ten zakon nie wyrzucił. To jest ciekawe, że wtedy w ogóle prokuratura i sąd nie powiadomiły o wyroku właśnie tego, czy zakonu, czy w ogóle władz kościoła, czy kogokolwiek, to z kim ten człowiek współpracował, bo twierdzą, że nie mają takiego obowiązku. Ale nie wiem, czy nie mają, ale czy też zakaz mają? Jeśli tak, to niedobrze. No, takie sprawy, myślę, że akurat takie skazania w takich sprawach powinny naprawdę być znane publicznie. No, rycerz Jana Pawła II, to wydaje się, że to powinno zobowiązywać, ale widocznie niestety no niekoniecznie. Nie wiem właśnie, może zobowiązuje. No. Tylko właśnie... Aha, w ten sposób. Jeszcze okazuje się, że tutaj, jak czytam, za zgodą rodziny nasi współbracia prawnicy podjęli się obrony naszego podejrzanego współbrata, czyli jeszcze ci rycerze go jakoś tam bronili podobno. No oni tu piszą, że każdy ma prawo do obrony, nawet jeśli jest tutaj winny, także no, powiedzmy, że to jakoś tam jest... Zresztą on dobrowolnie poddał się karze, więc to chyba jakieś tam były tylko kwestia bardziej negocjacji, formalności. Może mu doradzili, jak tutaj najniższy wyrok uzyskać, nie wiem, no, jak to ten prawnik tak powinien chyba robić. Dobrowolnie poddał się karze 4 lat pozbawienia wolności za wykorzystanie seksualne nieletniej i posiadanie dziecięcej pornografii. Ma też zakaz dożywotni pełnienia funkcji związanych z opieką nad dziećmi. Wydaje mi się dość łagodna ta kara. No szczególnie, że jakaś tam forma recydywy jest. No dzisiaj smutny, jak widzicie, smutny no został program. Też usunięty z tego, to chociaż świecki zakon, trzeba podkreślić, świecki zakon rycerzy Jana Pawła II. Tak, nie mamy dzisiaj za wielu dobrych informacji dla Państwa. Może lepiej będzie w kolejnych naszych programach. Polecamy Wam notkę na portalu idźpodprąd.pl. Dziś jestem dumna z Polski, ale wstydzę się za ministra Raua, Hanna Szen, Idźpodprąd TV. Polecamy wczorajszy program. O 18:00 dzisiaj tata był żołnierzem wyklętym, wywiad z Małgorzatą Jabłońską, wywiad z córką Maksymiliana Mieczysława Jarosza, żołnierza Armii Krajowej i partyzanta antykomunistycznego z Piask koło Lublina. Polecamy Wam też film, który pokazywaliśmy, zrobiliśmy właśnie o panu Maksymilianie Jaroszu pod tytułem Jak zostałem żołnierzem wyklętym. Jest dostępny na naszym kanale. O 20:30 Biblia w czasie zarazy. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, ksiądz Wycliffe przeciw Eucharystii, a także kartka z kalendarza Piotra Statkowicza, 7 dzień września, kapitulacja Westerplatte. To już za chwilę. My się z Państwem będziemy żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kusowicz. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jeszcze teraz jest informacja, bo mówiliśmy o strajku tu ratowników, czy ogólnie medycznych, a też policjanci się szykują do protestów. Ponoć mieli dostać podwyżki, a dostaną dużo mniejsze. I tu na początek mają zamiast mandatów dawać pouczenia, przynajmniej ci biorący w akcji. Nie wiem, czy to jest dla kogoś dobra wiadomość, czy zła. No, pewnie zależy, kto i za co miałby dostać, no ale tak się szykuje. Taki strajk, to ja szanuję. Tym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Do zobaczenia. Ci, którzy się dziwią, że ja czy inni wierni Bogu protestanci kwestionują katolicki dogmat o transsubstancjacji, mówiąc, że to oszustwo, niech teraz posłuchają księdza katolickiego profesora Oxfordu sprzed ponad 600 lat. Tak on tłumaczy to swoim współczesnym. Konsekrowana hostia, którą my, księża, przygotowujemy i błogosławimy, nie jest ciałem Pana, lecz ważnym jego znakiem. Nie należy rozumieć, że ciało Chrystusa zstępuje z nieba do hostii, którą się konsekruje w każdym kościele. A taka jest do dzisiaj nauka katolicka. To ksiądz prymas Wyszyński też oszukiwał Polaków, mówiąc, że ksiądz ma większą władzę niż Bóg, bo może rozkazywać Bogu i on z nieba schodzi i tam się przemienia w ten opłatek i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak ksiądz Wycliffe ponad 600 lat temu tłumaczył katolikom, że
to, co robią, jest ogromnym błędem i głupotą. Zatem niech każdy mądrze, dużo się modląc i głęboko badając, czyta Słowo Boże w Piśmie Świętym. Czyli zobaczcie, tu odsyła. Chrystus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. I ksiądz Wycliffe zadaje dzisiaj tobie, drogi katoliku, to pytanie. Dlaczegoż więc nie czcicie krzewu winnego jako Boga, tak jak czcicie chleb? Siódmego września 1939 roku około godziny 10 skapitulowała załoga wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Liga Narodów przyznała Polsce prawo utrzymywania składnicy do przeładunku materiałów wojennych, ponieważ w roku 1920 zarządzany przez Niemców port gdański nie przeładowywał dostaw dla Wojska Polskiego. Jako ochronę składnicy Polska miała prawo utrzymywać na Westerplatte oddział liczący 88 żołnierzy wyposażonych jedynie w broń ręczną. Załoga, która broniła składnicy we wrześniu 1939 roku, skompletowano z najlepszych żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionów. Przed wybuchem wojny skrycie powiększono ten oddział do ponad 200 żołnierzy, dostarczono broń maszynową, moździerze i armaty oraz wykonano zamaskowane betonowe schrony bojowe. 1 września załoga Westerplatte odparła 2 szturmy wspierane ogniem stojącego w gdańskim porcie pancernika Schleswig-Holstein. Niemcy doszli do wniosku, że fortyfikacje Westerplatte muszą być bardzo potężne, skoro obrońcy nie załamali się pod ostrzałem dział kalibru 280 mm i w następnych dniach działali bardzo ostrożnie. Nie wykorzystali załamania psychicznego załogi, które było następstwem ciężkiego nalotu 2 września. Kryzys ten został opanowany i polscy żołnierze trwali pod ciężkim ogniem, utrzymując swoje pozycje, chociaż rosło wyczerpanie psychiczne wywołane brakiem snu i wody i przybywało rannych. Szturm generalny na Westerplatte był przewidywany na 8 września. Załoga prawdopodobnie nie byłaby w stanie go odeprzeć i decyzja majora Sucharskiego o kapitulacji była słuszna. Tak długa obrona Westerplatte pomimo beznadziejnego położenia i wielokrotnie silniejszego wroga stała się legendą oraz symbolem odwagi i wytrwałości żołnierza polskiego.